Cześć. Słuchajcie, nazywam się Natalia. Jestem doktorantką na budownictwie. I powiem wam, że nie jest łatwo. Nie jest łatwo być naukowcem budowlańcem. W ogóle jak mówię komuś, że skończyłam budownictwo, to zazwyczaj spotka mnie taka reakcja: o super, jesteś po budownictwie, to słuchaj, może doradzisz mi, bo nie wiem, jaką gładź sobie położyć na ścianie. Nie wiem. Nie wiem, skąd mam wiedzieć, jaką gładź? Ja nigdy ściany żadnej nie gładziłam, no. Naprawdę, ja liczyłam rozkład momentów w przegubach plastycznych w belce ciągłej, ale nie gładziłam ściany, no. Ja uprzedzę kolejne pytania. Nigdy nie murowałam, nie tynkowałam, ani nie kładłam papy na dach. Gwoździa kiedyś przybijałam. Pod obrazek. Dotąd mam dziurę w palcu. Koleżanka mnie kiedyś zapytała, no bo, ale to słuchaj, no to jak ty na tym budownictwie nie robisz betonu, nie murujesz, nie tynkujesz, to co ty właściwie przez te 5 lat studiów robisz, tak? No to, okej, no to tłumaczę, tak, że, no słuchaj, na przykład liczymy belki żelbetowe, tak? Te, co tam masz nad głowami, znaczy nad głową ty masz. No i tam na przykład jaki beton do środka dać, ile prętów zbrojeniowych, to są te takie metalowe pałki, co jak źle pójdzie, to potem takie zardzewiałe wystają. No i to robimy. Aha, ale to jak to tak? Przez 5 lat jedną belkę liczycie? Nie. Dwie. Jedną w ramach pracy inżynierskiej, drugą w ramach pracy magisterskiej. No, nie jest łatwo, powiem wam, ale w ogóle jeszcze część społeczeństwa jest w stanie zaakceptować, że na tych studiach to coś robimy. Tak, trochę na słowo, nam wierzą, że na tych studiach to coś pożytecznego, ale już mało kto jest w stanie przeskoczyć fakt, że w budownictwie to da się jakąś naukę robić, słuchajcie. Nie, to jest w ogóle nie do przeskoczenia, no bo jak to nauka, badanie naukowe? Nie, no to w fizyce można, tak, w chemii, w medycynie, takie jak drony można robić, no to jest nauka, tak, no ale w budownictwie? Jaka nauka w budownictwie? W ogóle mało kto zauważa budownictwo dookoła. No budownictwo to się zauważa jak, nie wiem, no most pierdolnie, tak? O! To tam jakiś most był, kurczę. Rzeczywiście, albo nie wiem, jak czasami, o, mur się zawali, tak? I takie zlodowaciałe ziomki o niebieskich oczach ci wlatują na podwórko, no. To wtedy ludzie pytają, no, a gdzie jest budowlaniec? Gdzie był budowlaniec? A ja mówię, nie wiem, ja tutaj gładzę ściany tylko, no. Ja i tak, słuchajcie, nie mam jeszcze najgorzej. Nie mam najgorzej, dlatego że ja się zajmuję geopolimerami. To jest taki nowy rodzaj materiału budowlanego. To jest taki, jak weźmiemy jakiś popiół na przykład lotny, albo jakiś inny taki syp, sypki poprodukcyjny, jakieś przemysłowe takie wadziwie, i to połączymy z odpowiednim roztworem chemicznym. To jak odpowiednio pomieszamy, to z tego jest taki jakby beton. No i to jest super, tak? No bo nowy materiał budowlany, no to już mamy ekstra. Ekologiczny, bo wykorzystujemy jakieś odpady przemysłowe. Tak, co tam jeszcze? Cementu nie ma, więc mniejsza emisja dwutlenku węgla do środowiska. No ekstra. Słuchajcie, jak mi pierwszy raz o tym promotor opowiadał, to płakał ze wzruszenia normalnie, no. Teraz ja płaczę. Nad moim losem, bo okazuje się, że to nie jest takie różowe. Ja już wiecie, co już widziałam. Ja już widziałam po prostu, widziałam ten geopolimer, który jest nazwany moim imieniem. Wiecie, każdy naukowiec marzy o tym, żeby coś wymyśleć, takiego nowego, takiego własnego. A jak już można to nazwać, to już w ogóle jest super. No i z materiałami budowlanymi to jest różnie. No, na przykład głupio, no pustak Natalia, no to brzmi głupio, tak? No, ale taki geopolimer, Natalia, no, no powiedzcie, żebyście nie chcieli, no, tak, żeby się nazywał, tak, jakiś materiał budowlany waszym imieniem, nie uwierzę, no. No i ja już to widziałam, ja już widziałam ten geopolimer Natalia, a tutaj sobie przeczytałam pewnego dnia, że jest taka opcja, że w ogóle piramidy już zbudowano z tych geopolimerów. No i czaicie w ogóle taki przypał, to co, to ja idę do urzędu patentowego i mówię, proszę panią, tutaj mam przepis na geopolimer, proszę to nazwać, geopolimer Natalia, to jest moje imię, no a pani mówi, nie, proszę panią, Egipcjanie tutaj byli 4000 lat temu, no. Spóźniła się pani. No i pokazuje mi papirus, tak? Proszę, no. Tamtus drugi był pierwszy, no. Kurczę, no przypał, no. Znaczy, to nie jest do końca tak, tak, bo tam już, no... No powiedzmy, że może mi się uda opatentować jakąś jedną mieszankę, no pojedynczą, no ale to już nie będzie to, no to nie będzie ten mój materiał.
A może coś tam mi się uda opatentować, bo słuchajcie, patentują wszystko, co zapisałam na kartce, bo takie głupie, że nie pamiętam. Słuchajcie, znalazłam ostatnio patent na, uwaga, sposób wytwarzania pączków i donatów z ciasta drożdżowego z udziałem ciasta parzonego oraz mrożenia szokowego z nadzieniem po wysmażeniu. Mam szansę jeszcze. No. Ale słuchajcie, to nie są jedyne problemy, z którymi się spotkałam, bo w ogóle szybko się okazało, że ci, którzy w branży budownictwa zajmują się betonem, a prawie wszyscy zajmują się betonem, to tak nie bardzo tego polimery, nie bardzo im się podoba ten motyw. No i łatwo sobie wyobrazić, nie? No wyobraźcie sobie, taki pan profesor od 50 lat zajmuje się betonem, tak? To jest jego życie. 50 lat, dzień w dzień beton, sens życia naprawdę. No i przychodzę ja i mówię, dzień dobry, nazywam się Natalia, zajmuję się geopolimerami, to jest taki nowy, lepszy beton, taki zamiennik, nie? Lepszy, ekologiczny, no. Bardzo szybko się oduczyłam tego, bardzo szybko. Teraz jak mówię, że zajmuję się geopolimerami, to tak na wszelki wypadek mówię, że zajmuję się geopolimerami i wcale nie uważam, że są lepsze od betonu. Nie są lepsze, są gorsze. Ja tak z masochizmu się nie zajmuję. Ale też nie chciałabym, wiecie co, żebyście wyszli z takim przekonaniem, że życie doktoranta jest jakieś takie straszne, tylko nie jest. Bardzo dużo pozytywnych aspektów, jest bardzo dużo takiego wesołego, jest bardzo dużo optymizmu. O, na przykład ostatnio przestali mnie zamykać w laboratorium. Fajnie, nie? Znaczy ja się cieszę. Mam takie, słuchajcie, takie trochę moje laboratorium. Schodzi się po schodkach najpierw do piwnicy, no, gdzie mam mieć laboratorium. Do piwnicy i tam otwieram takie najpierw duże metalowe drzwi, włączam światło, potem przemykam między takimi zakurzonymi, starymi maszynami, docieram do drugich drzwi, na których jest napisane proszę zamykać, pomieszczenie klimatyzowane. I faktycznie w zimie jest wyraźnie chłodniej. Tak. I tam w tym, ja sobie siadam, robię te moje geopolimery, no i kurczę, o mało mnie nie zamknęli dwa razy. Na szczęście najpierw światło zgasili, no to się kapnęłam, nie? No to wybiegłam, ja lecę i krzyczę, że no proszę mnie nie zamykać, nie? Zachowując spokój i godność oczywiście. No. A potem zaczęłam wywieszać kartkę. Na tych pierwszych drzwiach oczywiście, że proszę mnie nie zamykać, jestem w środku. Dziękuję, ale teraz już się nauczyli, powiem wam. Nauczyli się, że ja tam czasami jestem, nie gaszą mi światła, zanim zgaszą, to sprawdzają, czy jestem. Ostatnio miałam taką sytuację, że sobie siedzę, robię tam sobie te moje geopolimerki, no, mam okulary, maskę na ryju, płaszcz laboratoryjny, komora klimatyczna, w której potem podgrzewam te moje próbki, tak klimatycznie robię takie No i sobie tak siedzę i nagle drzwi się otwierają, wchodzi pan z laboratorium, bardzo miły zresztą, patrzy na mnie, ja patrzę na niego, on patrzy na mnie i pyta, pani tu jest? Nie, nie ma mnie tutaj. Dziękuję bardzo. Brawo.